wybitny polski przedstawiciel polskiej kultury, polskiej literatury, polskiej poezji, ale również znakomity radiowiec. Twórca konspiracyjnej prasy, ofiara hitlerowskiego reżimu. 26 listopada 1895 roku urodził się Witold Hulewicz, twórca radiowego Teatru Wyobraźni. Witold Hulewicz, poeta i dziennikarz, twórca Teatru Wyobraźni Polskiego Radia, był autor pierwszego oryginalnego słuchowiska w historii polskiej radiofonii. W czasie II wojny światowej był torturowany, a następnie zamordowany przez Niemców. Wielkopolanin Witold Hulewicz nauki pobierał najpierw w gimnazjum w Trzemesznie, później w Śremie, a studia akademickie podjął w Berlinie i w Paryżu. Jego rodzina, zwłaszcza jego bracia, byli zasłużeni. Jeden z jego braci był wybitnym dramaturgiem, drugi natomiast jednym z przywódców Powstania Wielkopolskiego. Kiedy wybuchło Powstanie Wielkopolskie w Poznaniu, wówczas Witold Hulewicz znalazł się oczywiście w szeregach powstańców wielkopolskich. Przeniósł się do Wilna. I tu rozpoczyna się następny, jakże owocny etap jego działalności. Ukochał sobie to miasto i przebywał tam przez około 10 lat, od 1925 do 1935 roku. I bardzo aktywnie działał, animując polską kulturę, poezja, publicystyka, dziennikarstwo, radio. Organizuje życie literackie Wilna, między innymi odkrywa moc miejsca, w którym Adam Mickiewicz przebywał podczas swego aresztowania. W celi Konrada, za sprawą między innymi Witolda Hulewicza, organizowane są słynne literackie środy. Staje na czele Rady Programowej nowo powstałej rozgłośni radiowej w Wilnie. Jest to piąta rozgłośnia w kraju, a więc nowe wyzwania, nowa technika i on się tam odnajduje. W tej rozgłośni będzie emitowane pierwsze polskie słuchowisko literackie Pogrzeb Kiejstuta. Było to w roku 1928. Przedsięwzięcie było pełne rozmachu i jak na owe czasy bardzo nowoczesne, bowiem tę opowieść o dawnych dziejach Litwy nagrywano w oryginalnych plenerach z wykorzystaniem, powiedzieć można, pejzażu akustycznego, który w naturalny sposób uzupełniał kwestie aktorów. Pisze także opracowanie dla tej nowej formy przedstawień teatralnych Polskiego Radia. Książkę, opracowanie Teatr Wyobraźni. To sformułowanie do dnia dzisiejszego funkcjonuje w odniesieniu do Teatru Polskiego Radia. Był wybitnym radiowcem, a także wybitnym tłumaczem. Znawcą literatury niemieckiej, tłumaczem m.in. Goethego. Ostatni etap w życiu Hulewicza to jest wyjazd do Warszawy. Tutaj również działa bardzo aktywnie w rozgłośni Polskiego Radia. Podczas okupacji Witold Hulewicz zaangażował się w konspiracyjne życie kulturalne. Dał się poznać z tego, że wygłaszał takie komunikaty w języku niemieckim do żołnierzy Wehrmachtu, apelując do ich sumień o to, żeby zachowywali się w sposób ludzki, w sposób godziwy, prawda, wobec ludności polskiej. Był redaktorem pisma Polska żyje. Oczywiście działalność ta wiązała się z ogromnym ryzykiem. W czerwcu 1941 roku został aresztowany przez Gestapo za swoją działalność patriotyczną i po brutalnym śledztwie rozstrzelany właśnie w Palmirach. Kiedy przeprowadzono ekshumację, ciało Witolda Hulewicza można było rozpoznać dzięki medalikowi Matki Boskiej Ostrobramskiej. Witold Hulewicz zasługuje na naszą pamięć jako bardzo interesujący poeta ekspresjonistyczny, ale także jako świetny organizator życia literackiego w niepodległej Polsce, w Poznaniu, w Wilnie, w Warszawie.